peryferię Ostrołęki. Domu, w którym został zamordowany pan Stanisław, już nie ma. Jednak sąsiedzi bardzo dobrze pamiętają jego i dzień, w którym został znaleziony. Pamięta pan ten wieczór, wtedy jak go znaleziono? To znaczy, to było... W 2007 roku. W 2007, dwa dni po tym. Znaleziono. Znaleziono, bo tam chyba syn dzwonił, nie odbierał telefonu i przyjechali. To atmosfera taka panowała, to jak to po jakimś to... On tam rzekomo tam... tam co ja słyszałem, to on... Jego tam skrępowali, bo policja nie chciała udzielać tam tej informacji. Prawdopodobnie tam on myślał, że tam ktoś pijany czy coś, ktoś przyszedł i on tam do innych drzwi tam się dobijał. On wyskoczył tam tak hardo tam rzekomo tam i go w ten czas zaskoczyli. Tam. To był napad rabunkowy. Został związane nogi miał, został pobity i to była przyczyna śmierci, a pieniądze były w środku. I to potem, że pieniądze były na telewizorze, leżały się gdzieś, no to nie ma problemu. To jakby ktoś napad zrobił go na niego, to by go okradli. A jak go nie okradli, niż pieniądze miał, to... Pan pamięta, bo to były dwa napady w tym samym czasie, bo jeszcze na Janinę napadli. No tamto bez przerwy na nie napadali. Tamto napadali bez przerwy. Tak się zmówili do niej, ona sama kobicina chodzić nie mogła i to bez przerwy. Co podejrzewam, że to ta sama ekipa robiła to wszystko, bo to podejrzewam. No to mniej więcej się w ten sam sposób odbywało, z tego co ja wiem, no, tak. To było dawno temu, ale tak dokładnie nie mam pamięci, ale to było w tym samym czasie chyba, no tak, pan pewnie tak, lepiej tak, wie tak. Jak ja, bo ja już wie pan, tam tak, to było w tym trochę... samym czasie. W porządku był sąsiad, tylko nie chciał po prostu opieki młodego pokolenia, bo tam chyba ta synowa mówiła, żeby no tam chciał go wziąć, ale on nie chciał. Od zabójstwa pana Stanisława minęło 12 lat. Ale może ktoś z państwa wie więcej na temat tej sprawy. Liczymy na pomoc z waszej strony.